Dzień dobry kochani, dzisiaj po raz drugi, tak, rozpieszczam was dzisiaj, ponieważ wracam do drugiej części wielkanocnych dekoracji w TEDI. Weźcie sobie kawkę, herbatkę, usiądźcie wygodniej, miłego oglądania, tak więc zaczynamy część drugą, ale jeszcze przypomnę od tych moich ulubieńców, bo te kurczaczki są prześliczne, 12 zł, zobaczcie w tej skorupce, coś pięknego. Kochani, ja nie wiem jak to będzie wyglądać dalej, bo to jest pierwszy sklep, który pokazał świąteczne, wielkanocne swoje dekoracje i ja już to tak przeżywam, że wow, a co to będzie dalej, to ja tego nie wiem, ale jeżeli będzie tego tyle, co było w grudniowych dekoracjach, czyli jak sobie teraz tak pomyślę, ile było dekoracji bożonarodzeniowych w sklepach, o matko. To aż mi już głowa boli, ale z jednej strony bym chciała, dlatego że mielibyśmy co oglądać, ja co nagrywać, a z drugiej strony zobaczcie, co oni wymyślili, nie? Ja tylko mówię, o nie, oni wymyślili figurkę taką, jak robią w miasteczkach świątecznych. 75 zł, słuchajcie, jest to podświetlane LEDem, na pewno ta pani zajączkowa się huśta i... Mam nadzieję, że to jest tylko jednorazowa taka figurka, że już nie będzie tego w na przykład takich formach, jak możemy sobie kupić do miasteczka, gdzie tam mamy pojedyncze figurki, czy tam jakieś karuzele, bo wyobrażacie sobie karuzelę ze zajączkami, no przecież to by cudownie wyglądało. Tak więc mam nadzieję, że nie będą mieli pomysłu na takie figurki, bo wtedy... Będą kusić mnie, żeby sobie robić miasteczko na Wielkanoc. No, fajnie by to wyglądało, tak szczerze. Ale okej, wracajmy do Tediego. I mamy tu dekoracje takie drewniane, kochani. Och, się trochę rozmarzyłam, no. I tu jest taka dekoracja, którą możemy sobie wsadzić, na przykład do kwiatka, ona ładnie wygląda. 5 zł. I tu akurat nie było za bardzo wyboru. Pokazało się coś takiego, co możemy powiesić sobie na oknie, czy no, gdziekolwiek tam będziecie uważali, że wam się będzie to podobało. I koszt to 17 zł. Mamy jeszcze takie cudeńka, 10 zł. Ale właśnie, zobaczcie na co ja patrzę. Patrzę na taką figurkę drewnianą, 12 zł, bo na końcu tu są dzwoneczki. Ja już widziałam jedną ozdobę w takich samych dzwoneczkach i to będzie w następnym nie, bo następny film to będzie druga część Home New na kanale moim, ale po tym Home New, czyli jutro, wrzucę wam taki filmik, gdzie będziecie mieli dekorację z samych tych dzwoneczków. Ja byłam zdziwiona mega, ale bardzo ładnie to wyglądało. Tak więc przytrzymam was jeszcze jeden dzień. Tu mamy takie przypinki za 5 zł, ale szok. Takie dwa sobie siedzą jajucha za 8 zł i możemy to sobie naprawdę wszędzie ustawić. I takie, kochani, piękne dzwoneczki. Ja nie wiem, czy w zeszłym roku widziałam coś takiego. Może też nie zwracałam uwagi, ale teraz na mnie zrobiły duże wrażenie, bo mają bardzo ładne te kolorki, takie wiosenne, piękne. I cena to tylko 5 zł, a naprawdę wyglądają cudnie. No tak i kochani, właśnie obiecałam duże figurki i macie 50 zł, taki zając, pastelowy taki róż i w kolorze białym są. Te są bardzo ładne, one są już tańsze, 17 zł i mamy je w kolorze srebrnym i złotym i szczerze, no ten srebrny mnie bardzo kusi, bo ładnie wygląda. Tutaj mamy jeszcze takie za 22 zł. Złote? Mniejszy i ten jest większy, 30 zł. Trzymają takie kwiatuszki, no ładnie, ale to jest hit odcinka. Gigantyczne dwa zające. Pierwszy 240 zł, 480 i ja nie widziałam, słuchajcie, większych. One są tak wielkie, że ten czarny to mi sięgał prawie tymi uszami po brodę. Cudo. No ale to tylko do domku, bo niestety do mieszkań takich... Chociaż kurczę też nie, bo ja myślałam o tym, że przecież nawet jak się mieszka w takich właśnie blokach, to można wstawić koło balkonu, on też będzie ładnie wyglądał. Zamiast choinki, już tak rozmawiałam ze znajomą, słuchaj, zamiast choinki postawić takiego zająca, obok jakieś jajeczka, no kurde, czadowo, no tylko ta cena jest kosmos, więc no... Popatrzę sobie na tym filmiku. Te są cudowne, zobaczcie, jakie przepiękne. One są tak cudne i kosztują tylko 75 zł, więc jak na taką dużą figurkę, to powiem Wam szczerze, że już jest taniej, bo w zeszłym roku były one za ponad 100 w TEDi, a teraz możemy kupić za 75 zł. I taki komplet 3 zajączków za 25 zł. I mam nadzieję, że Wam się to podobało. Czekamy na więcej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to koniecznie. Będzie mi bardzo miło. Teraz najlepsze foto. Ja dziękuję, kochani, za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Czekamy na więcej, tak więc jak się tylko będzie coś pokazywać, a już wiem, w jakim sklepie są kolejne wielkanocne dekoracje, więc jutro jadę nagrać i miłej jeszcze niedzieli. Do usłyszenia. Pa! Kochani, możecie jeszcze mi napisać w komentarzach, która Wam się dekoracja z tego odcinka podobała najbardziej, ponieważ lubię, jak mi właśnie takie rzeczy piszecie, bo wiem, że jest ktoś, kto lubi takie rzeczy jak ja i po prostu lubię z Wami pisać, no co ja będę. Lubię z Wami pisać, lubię Wasze komentarze. Jeszcze raz ściskam buziaczki dla Was, pa!